Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury NIGOT. Tym razem poświęcone ono jest książce antropologa, socjologa i ewolucjonista amerykańskiego Kevina McDonalda Kultura Krytyki. Autor na polskim rynku już jest znany, ponieważ wcześniej opublikowano jego dość znany, krótszy, łatwiejszy w lekturze Fenomen Żydowski. I myślę, że zrozumiałą jest rzeczą, dlaczego nasze stowarzyszenie postanowiło zrobić takie spotkanie popularyzujące tę książkę. Chociaż trzeba to jasno powiedzieć, że zakłada ona znajomość jednak dorobku humanistyki dwudziestowiecznej i nie jest rzeczą łatwą w lekturze, ale ja osobiście bardzo gorąco wszystkich Państwa do lektury tej książki zachęcam. Ponieważ to, co powiedziano tam na temat współczesnej kultury Zachodu oraz dominujących w niej tendencji, które według autora tej książki są tendencjami autodestrukcyjnymi, czy jak powiedziałby autor, który jest ewolucjonistą, są negatywne adaptacyjnie, o ile dobrze żargon ewolucjonistów załapałem. To jest to książka stawiająca dość niebezpieczną diagnozę, a ponieważ no, wszyscy jesteśmy częścią kultury zachodniej, jesteśmy częścią społeczeństwa należącego do szeroko rozumianej cywilizacji Zachodu, już nie wchodząc w kwestię definicji tego, czym cywilizacja jest, to myślę, że w jakimś stopniu ta książka Kevina McDonalda dotyczy nas wszystkich, obojętnie od tego, czy się humanistyką interesujemy, czy nie interesujemy, czy się na niej znamy, czy się na niej nie znamy. Ona dotyczy całokształtu kultury, czyli całokształtu naszej cywilizacji. A teraz już oddaję głos naszemu prelegentowi, pan dr Robert Boroch, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Ja przypomnę tylko dla osób, które są pierwszy raz na naszym spotkaniu, być może, że konwencję mamy taką, że najpierw jest prelekcja naszego prelegenta, później Państwo będziecie mogli zadawać pytania, tylko że nie w trakcie, ale po, tak? I oddaję głos panu doktorowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za zaproszenie. Chciałbym zaprezentować książkę Kultura Krytyki Kevina McDonalda, ale proszę Państwa, zadanie to będzie bardzo... może być bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że książka jest bardzo obszerna. Bazuje, proszę Państwa, na materiale amerykańskim, antropologii amerykańskiej i socjologii amerykańskiej. Dlatego postaram się w skrócie przedstawić Państwu główne tezy, które przedstawił McDonald. Tutaj jeszcze woli takiego uściślenia. McDonald jest psychologiem ewolucyjnym. Psychologia ewolucyjna jest dosyć taką nową dziedziną psychologii, która opiera się w swoich badaniach niejako na kilku dziedzinach. Jest to dziedzina interdyscyplinarna. Przede wszystkim opiera się na antropologii społecznej, także na kognitywistyce oraz na naukach, które mają w przedrostku neuroscience. Przede wszystkim taka główne założenie i spór, który toczą psychologowie ewolucyjni, jest taki. Zakładają, że człowiek nie przychodzi na świat jako tabula rasa, tylko istnieją pewne moduły w mózgu ludzkim, które warunkują takie, a nie inne nasze działania albo sposoby podejmowania decyzji. To tylko tak na marginesie, żeby łatwiej było Państwu można wyjść w ten. Przejdźmy do kultury krytyki. Książka jest trzecią częścią, to właśnie ta pozycja jest. Jest to trzecia część tak zwanego ewolucjonistycznego studium judaizmu. Pierwsza część została opublikowana w roku 1994 i nosi tytuł A People That Should Dwell Alone. Ta praca nie była tłumaczona chyba na język polski. Kolejna część. Część druga to jest, proszę Państwa, praca już z roku 1998. Dotyczy ewolucjonistycznej koncepcji rozwoju antysemityzmu. Tak, to jest rok 1998. I tutaj, proszę Państwa, mamy nasz przedmiot dyskusji, to czym Państwo są zainteresowani. Ja także kultura krytyki
rok 1998. Mamy polski przekład. Polski przekład tutaj jest dostępny. Ja może go Państwu puszczę, żeby Państwo mogli zobaczyć. Proszę. I polski przekład był robiony w oparciu o wydanie z roku 2002. Jest z roku 1998. Jakie są różnice? Różnice, proszę Państwa, są takie, iż już drugie wydanie pracy McDonalda ma dosyć obszerny wstęp. Ten wstęp ma około 120 stron, gdzie McDonald podejmuje się takiego zadania odparcia niejako zarzutów i krytyki takich badaczy języka, filozofów języka i umysłu, na przykład jak Steven Pinker. W Stanach Zjednoczonych książka ta spotkała się z dużym takim fermentem akademickim. Sam McDonald został oskarżony o antysemityzm. No i w wielu kręgach jako akademicki książka ta została odrzucona. Jednakże, jak sam McDonald wspomina, nie przedstawiono niejako jakichś merytorycznych zarzutów. Jednakże jedynie tylko i wyłącznie zarzuty ideologiczne. I część czwarta to jest, proszę Państwa, praca, która została wydana w roku 2004. I to jest właśnie, ona chyba była tłumaczona już na język polski. U nas jako tak. Proszę Państwa, żeby prześledzić, celem naszego spotkania będzie, proszę Państwa, to, że chcę zaprezentować główne tezy niejako przedstawione przez McDonalda. To jest zadanie dosyć trudne, dlatego że McDonald jest autorem, którego czytanie bez przygotowania jest bardzo nużące. Powiem, gdy Państwo sięgną po tę pozycję, jeżeli ktoś nie zna, proszę Państwa, nie jest przygotowany w kierunku antropologicznym, socjologicznym, nie zna tych takich podstawowych prac z tej dziedziny, to bardzo trudno będzie mu, w tym gąszczu literatury, bibliografii i bardzo licznych odwołań się poruszać. Poza tym McDonald jest erudytą. Zna bardzo dobrze literaturę przedmiotu, na którą się powołuje i zostawia niestety, proszę Państwa, i tutaj wydaje mi się, że to jest słabość tej książki, pozostawia, proszę Państwa, z punktu widzenia akademickiego taką całą pracę deskryptywistyczną dla badacza, ponieważ uzasadniając swoje sądy, powołuje się na konkretne prace, które, jeżeli chcemy prześledzić niejako tok jego rozumowania, konieczne jest po prostu zweryfikowanie źródeł, co może być trudne ze względu na brak dostępu. Struktura książki wygląda, proszę Państwa, następująco. Składa się z 8 rozdziałów. Państwo tutaj na monitorze widzą tytuły wszystkich rozdziałów. Chciałbym zwrócić uwagę, że rozdział 7 i rozdział 8 jest dosyć interesujący, ale rozdział 7 stanowi niejako, jest osadzony niejako w realiach amerykańskich i trudno, proszę Państwa, tutaj by było podjąć jakąś dyskusję. Rozdział 4, żydowska krytyka kultury, nie żydowskiej, repryza, jest to, proszę Państwa, odnowienie. Tutaj w tym rozdziale McDonald także proponuje, podaje różne przykłady, między innymi odwołuje się do propozycji takiego etologa brytyjskiego Richarda Dawkinsa, twórcy memetyki i teorii memów, ale o tym to opowiem Państwu później. Dosyć interesującą rzeczą jest, tutaj oczywiście, aby nie dyskutować w sposób ideologiczny, tylko w sposób merytoryczny. I McDonald przedstawia, oczywiście w wydaniu z roku 2002, metodologię, którą zastosował do prowadzonych przez do swoich prac. Ta metodologia wygląda następująco. Przede wszystkim McDonald pokusił się o identyfikację wpływowych nurtów ideologicznych, intelektualnych albo filozoficznych, które te nurty ilościowo są zdominowane przez etnicznie, przez osoby, które etnicznie identyfikują się z taką grupą właśnie jak Żydzi. Tutaj oczywiście, proszę Państwa, jest problem następujący. Jak McDonald's
strona może dokonać takiej identyfikacji, albo na podstawie deklaracji samych autorów, albo po prostu no, zwykłego. Drugi punkt, który stosuje McDonough. Ustalenie, czy w prądach intelektualnych albo filozoficznych reprezentowane są w jakiś sposób interesy w rozumieniu, proszę Państwa, takiej grupowej strategii ewolucyjnej. Trzeci, oszacowanie, na ile dany pogląd intelektualny jest silnie oddziałuje na grupę etniczną nieżydowską. I czwarty punkt, ukazanie sposobów reakcji grupy etnicznej nieżydowskiej na owe oddziaływanie. Czyli jakie są interakcje, proszę Państwa, między grupami żydowskimi i nieżydowskimi. I tutaj oczywiście McDonough ograniczył się tylko i wyłącznie do wieku XX, podając dosyć szeroki kontekst historyczny, dlatego stąd ta objętość tej książki. I tutaj, proszę Państwa, są następujące prądy intelektualne, filozoficzne albo ideologiczne. Oczywiście chciałbym, żeby być dobrze zrozumianym, będzie to, co zrobił McDonough, jest to wybiórcze, nie odnosi się, proszę Państwa, do wszystkich prądów intelektualnych albo filozoficznych, ale za momencie Państwo będą mogli się przekonać, jak wpływowe, znaczące szkoły filozoficzne albo prądy właśnie intelektualne czy filozoficzne ujęcia ukształtowały niejako w roku 20. I tutaj, proszę Państwa, pokuszę się o przedstawienie głównych tez pracy McDonougha z podziałem, proszę Państwa, na rozdziały. Przedstawię Państwu po prostu po kolei, w jakim rozdziale, jakie główne tezy, ważniejsze tezy podnosi McDonough. Przede wszystkim, proszę Państwa, w rozdziale pierwszym, Żydzi i radykalna krytyka kultury nieżydowskiej. Tutaj będę chciał się posłużyć takim określeniem jak montaż kultury, czyli wyższość kultury. Tak? Intelektualiści żydowscy stwierdzili, proszę Państwa, że kultura jest nam do czegoś potrzebna. Musimy pokazać wyższość swoją przez zmontowanie kultury, stworzenie kultury. Bowiem kultura jest tym, co wyróżnia nas od innych. I powoduje, proszę Państwa, to, że stajemy się w jakiś sposób lepsi. Tutaj, proszę Państwa, McDonough odwołuje się do teorii tożsamości społecznej, której założenia są następujące. Teoria tożsamości społecznej zwraca uwagę na atrakcyjne pod względem adaptacyjnym swego rodzaju ruchy intelektualne albo filozoficzne. Zwraca uwagę na spójność grupy oraz dosyć dużą izolację grupy wewnątrz na przykład jakiegoś większego tworu kulturowego. Tutaj, proszę Państwa, ta dyskusja z montażem kultury pojawia się w latach 20. i w latach późniejszych, przy okazji, proszę Państwa, na przykład Niemiec hitlerowskich, które starają się niejako stworzyć taki wizerunek kulturowy na pokaz. Jednakże to jest, proszę Państwa, już problem troszeczkę do innej dyskusji, którego tutaj nie będę poruszał. Kolejną tezą, którą porusza McDonough w rozdziale pierwszym, jest, proszę Państwa, tak zwana elitarność intelektualna albo elita intelektualna. I tutaj McDonough odwołuje się do elity nowojorskiej, która jest dla wielu intelektualistów amerykańskich takim wyznacznikiem, proszę Państwa, kierunku myślenia, kształtu myślenia. Dobrze jest należeć do grupy właśnie do takiej grupy intelektualistów nowojorskich. Tutaj McDonough powołuje się na pracę Epsteina z roku 1997 i zwraca uwagę, że żydowscy intelektualiści mają wpływ na intelektualistów nieżydowskich mniej więcej, proszę Państwa, w takim procentowym przedziale około 40%. Stąd, proszę Państwa, w latach 50. i 60. jest taka moda wśród Amerykanów na poszukiwanie korzeni żydowskich. To powodowało, proszę Państwa, to, że jakoś legitymizowało to, że mogę należeć do tak elitarnego klubu właśnie, jakie było właśnie elita intelektualistów nowojorskich.
jest troszeczkę na tym obszarze troszeczkę obce, więc to zostawimy. Tutaj, jeżeli Państwo będą chcieli podyskutować na ten temat, to później po prezentacji. Tutaj, proszę Państwa, kolejną rzecz, na którą zwracam uwagę McDonald przy okazji teorii tożsamości społecznej, czyli bardzo silna chęć pozostawienia po sobie jakiegoś śladu. Chęć awansu w hierarchii społecznej oraz pewnego rodzaju uznania publicznego. I tutaj, proszę Państwa, McDonald stwierdza, że to są te cechy, które osoby, które etnicznie przynależą do jakiejś grupy żydowskiej, te cechy rozwijają. Niewątpliwie, proszę Państwa, te cechy służą, są przydatne we wszystkich sferach dziedzin aktywności takiej publicznej jako i mogą gwarantować jako sukces. Kolejny element, na który zwracam w rozdziale pierwszym, także McDonald's, są tak zwane programy społeczne, czyli rozwijanie pewnych prądów intelektualnych albo filozoficznych przez intelektualistów żydowskich, które poddają krytyce, ostrej krytyce, instytucje społeczeństwa nieżydowskiego. Czyli na przykład krytykowany jest system edukacyjny, krytykowany jest styl życia, krytykowana jest religia, krytykowany jest system wartości. Te programy społeczne, o których tutaj mowa, proszę Państwa, to McDonald w kolejnych rozdziałach rozwinie ten problem, zwracając uwagę na tak zwaną szkołę frankfurcką oraz na antropologię boasowską, ale o tym powiem za chwilę. Kolejny element, na który zwraca uwagę McDonald, to przekonanie grupy etnicznej, żydowskiej grupy etnicznej o wyjątkowości biologicznej oraz wyjątkowości kulturowej. To jest właśnie ten montaż kultury. I tutaj McDonald podaje przykład, że Żydzi są potomkami Jakuba, który ma gładką skórę, który jest inteligentny, nie jest silny, nie walczy, ale jest inteligentny. Inteligencja pozwala mu przetrwać. Kolejny element, na który zwraca uwagę McDonald, jest opanowanie ilościowe środowisk akademickich. Tutaj, proszę Państwa, taki badacz rosyjski, Sorokin, w roku 1938, kiedy już emigrował do Stanów Zjednoczonych, właśnie z Rosji, ze Związku Radzieckiego, pisze, proszę Państwa, o czymś takim, o Żydach, że Żydzi to jest taka grupa społeczna niewidzialna, która rozwija własną kulturę wewnątrz jakiejś większej wspólnoty społecznej, nie identyfikując się jednocześnie z tą wspólnotą. Stąd tutaj, proszę Państwa, kolejne założenie McDonalda, brak identyfikacji i integracji po prostu z kulturą, w której przychodzi grupy etnicznej żydowskiej funkcjonować. Krytyka współczesnego społeczeństwa nieżydowskiego, dokonywana czy czyniona przez intelektualistów właśnie żydowskich, obejmuje, proszę Państwa, w zarobowodowa ruchy polityczne i ideologiczne, które są ukierunkowane, są kierowane w ten sposób, aby poprawić, proszę Państwa, sytuację gospodarczą, materialną właśnie tej grupy etnicznej, jakim są Żydzi. Czyli byśmy to współcześnie mogli nazwać lobowanie po prostu na rzecz konkretnej grupy etnicznej, na konkretnych zawodów. No i proszę Państwa, drugi punkt dosyć istotny, który bardzo często jest podnoszony właśnie przez intelektualistów żydowskich, jest to, proszę Państwa, antysemityzm. I oni podnoszą, intelektualiści żydowscy podnoszą, proszę Państwa, próbę wymazania antysemityzmu. I tutaj, proszę Państwa, pojawiają się takie ruchy intelektualne, filozoficzne, polityczne itd., które uznają obecny system za antysemicki i trzeba go zmienić. Koniecznie. Tak? To jest takie właśnie przekonanie. I tutaj, proszę Państwa, jest w pierwszym rozdziale, można powiedzieć, że to są zasadnicze tezy, o których wspomina McDonald.
Przejdźmy teraz do rozdziału drugiego. Oczywiście ja pod koniec mojego wystąpienia przedstawię Państwu wnioski, konkluzje, więc one będą troszeczkę bardziej może takie syntetyczne. Rozdział drugi, proszę Państwa, odnosi się do boasowskiej szkoły antropologii społecznej. Antropologia społeczna zajmuje się, proszę Państwa, badaniem człowieka kolektywnego, czyli bada pewną grupę ludzi pod względem ich zachowań, sposobów rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji itd., itd. I tutaj, proszę Państwa, boasowska szkoła antropologii jest często nazywana taką szkołą naiwnej antropologii. McDonald zwraca uwagę, że Boas ze swoimi uczniami postanowił wyrugować niejako darwinizm z nauk społecznych. Tutaj oczywiście nie będę się odwołał do Spencera, bo to jest problem na inną dyskusję. McDonald zwraca uwagę przede wszystkim na to, że nastąpiła zmiana paradygmatu akademickiego, czyli tego dyskursu akademickiego, języka, którym posługują się antropologowie, ale nie pod wpływem faktów, które są w jakiś sposób uzasadnione i umocowane empirycznie, ale pod wpływem, proszę Państwa, oddziaływania ideologicznego i politycznego. I tutaj, proszę Państwa, McDonald zwraca uwagę na jedną rzecz. Na to, iż w szkole Boasa w Amerykańskim Towarzystwie Antropologicznym w roku 1926 uczniowie Boasa mają, proszę Państwa, zdecydowaną większość. Tutaj podaje McDonald's źródło Stocking z 1968 roku, powołuje się na tego autora. I tutaj już Państwo widzą, że bardzo trudno jest podążać za myślą McDonalda, ponieważ należałoby, jeżeli byśmy chcieli podjąć sensowną weryfikację tego, co mówi McDonald, albo podjąć się zadania rozwoju jego myśli, należałoby, proszę Państwa, z tymi źródłami się zapoznać. Ale zaufajmy na razie McDonaldowi, dlatego że to jest taki solidny badacz, który powołuje się faktycznie na porządne źródła. Co, proszę Państwa, jakie są skutki niejako zdominowania antropologii amerykańskiej przez uczniów Boasa? W latach 30., proszę Państwa, chyba w Stanach Zjednoczonych nie było żadnego już departamentu antropologii, który nie byłby kierowany przez ucznia Boasa. Skutki, proszę Państwa, są następujące. Przede wszystkim szkoła antropologii kulturowej, którą reprezentuje Boas, zaciera pojęcie rasy oraz, proszę Państwa, odstępuje od połączenia rasy i inteligencji. Nie chcę tutaj, proszę Państwa, Boas dopuścić takiej myśli, że iloraz inteligencji związany jest niejako z rasą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, to jest równouprawnienie niejako kultur. Czyli tutaj jest taki etnoc, jest uprawiany, jest odejście od takiego etnocentryzmu. Boas, proszę Państwa, jest bardzo takim badaczem, szkoła Boasa jest taka bardzo autorytarna, która nie przyjmuje, proszę Państwa, odstępstw metodologicznych. A nawet dopuszcza się, proszę Państwa, pewnych przekłamań materiału empirycznego, który mógł być zebrany. Takim przykładem jest praca Ned, Dojrzewanie w Samoa, albo już myślę, że Państwu znana książka Benedict, Wzory kultury. Te wnioski, proszę Państwa, są troszeczkę nieadekwatne do materiału empirycznego zebranego podczas badań nad Indianami. Tutaj, proszę Państwa, McDonald zwraca uwagę na jedną istotną, bardzo ważną rzecz, że badacze pochodzenia żydowskiego bardzo szybko włączają się w nurt badań socjologicznych i antropologicznych. Starając się, proszę Państwa, doprowadzić do zdominowania, proszę Państwa, tych dziedzin akademickich. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o antropologię, można powiedzieć, że
że powstaje już w latach 20., tylko nie jest używana ta nazwa niejako nazwana antropologia stosowana. Profesor Burszta pisze o 2014 roku, pisze o wojnach antropologicznych, na temat wojen antropologicznych. Opowiem Państwu już później w dyskusji, ja na to zwracam uwagę w mojej książce z roku 2013, troszeczkę przed profesorem Bursztą. Tutaj oczywiście, proszę Państwa, McDonald opuszcza całkowicie ruch taki kierunek, taki prąd antropologii strukturalnej z Lewistrosem, z Bassem, Lacanem, Foucault. Twierdzą, że mimo tego, że Lewistros jest, proszę Państwa, i deklaruje to, że jest badaczem żydowskim i bycie zdominowało niejako myśl antropologiczną, to jednak, proszę Państwa, McDonald jest troszeczkę dalekim od wyciągnięcia takiego wniosku, żeby uznać antropologię strukturalną za taki istotny, po prostu za ruch intelektualny, który jest zdominowany przez grupę późno żydowską. W rozdziale trzecim McDonald podejmuje się takiej dosyć trudnej dyskusji, bowiem mówi o Żydach i o sympatii Żydów do lewicy, do komunizmu. Ten rozdział nosi tytuł Żydzi i lewica. I tutaj, proszę Państwa, McDonald zastanawia się nad zaangażowaniem Żydów w działalność polityczną. Wysnuwa taki wniosek, że idee, proszę Państwa, przecież takiej fraternizacji niejako i bycia kosmopolitą bez granic, bez barier są sprzeczne niejako z interesami i z tym, do czego Żydzi niejako dążą. Ale jednocześnie, proszę Państwa, zwraca uwagę na jedną rzecz, że komunizm jest, proszę Państwa, próbą stworzenia niejako świeckiej tradycji żydowskiej, świeckiej subkultury żydowskiej. Są, proszę Państwa, to takie jego zdaniem duże zainteresowanie i zaangażowanie tej grupy publicznej akurat z tym ruchem ideologicznym. Tutaj, proszę Państwa, będzie dosyć interesujące pole do dyskusji, po prezentacji, dlatego komunizm, tożsamość żydowska w Polsce, pozostawmy to po prezentacji książki. Rozdział czwarty, proszę Państwa. McDonald poświęca zaangażowaniu Żydów w ruch psychoanalityczny. Psychoanaliza, proszę Państwa, twórcą psychoanalizy jest Freud, jak Państwo wiedzą. Psychoanaliza bardzo często jest nazywana nauką żydowską. Dlaczego? Dlatego, że jest zdominowana w głównej mierze przez badaczy o takiej przynależności etnicznej, ale poza tym także sam twórca psychoanalizy Freud stwierdza, cytuję to, Żydzi mają lepsze życie rodzinne i umysłowe niż nie Żydzi. Te prace, że tak powiem, Freuda nie są tłumaczone na język polski, więc badacze starają się tylko skoncentrować na wstępie do psychoanalizy i w ogóle głównych założeniach psychoanalitycznych. Jaki jest status naukowy psychoanalizy? To jest, proszę Państwa, bardzo dobre pytanie. Psychoanalizę w literaturze przedmiotu nie uważa się, proszę Państwa, za jakąś teorię, która mogłaby mieć jakąś poważną moc wyjaśniającą z wyjątkiem takiego ujęcia ideologicznego. Psychoanaliza, proszę Państwa, bardzo szybko stała się także ruchem politycznym. I tutaj, proszę Państwa, jako ruch, proszę Państwa, polityczny jest on zwrócony w kierunku, proszę Państwa, na przykład wielokulturowości. Uzasadnia niejako, proszę Państwa, także antysemityzm w ten sposób, że nastawienie antysemickie grup społecznych i nieżydowskich wynika, proszę Państwa, z frustracji seksualnej. W ogóle zrobię wolną to pozostawmy też na.
jest poddana, proszę Państwa, analizie socjologiczna szkoła frankfurcka, która powstała w roku 1923. Została założona przez sympatyka właśnie lewicowego, komunistycznego działacza Feliksa Weyla. I tutaj, proszę Państwa, szkoła frankfurcka jest rozumiana, proszę Państwa, jako szkoła, która zajmuje się badaniem, proszę Państwa, empirycznym badaniem z wykorzystaniem metod psychoanalitycznych, ruchów robotniczych na przykład, albo takiego zjawiska jak komunizm. Jest to, proszę Państwa, taki program naukowy, który bardzo szybko uzyskał pewną popularność w kręgach akademickich. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo w drugiej połowie XX wieku, lata 60. i 70., proszę Państwa, następuje, proszę Państwa, taki boom na polskich uniwersytetach, na przykład powstają różnego rodzaju katedry socjologiczne zajmujące się socjologią. Tak? Lata 90. przynoszą pewną taką zmianę, bowiem katedry, które wcześniej były, no, zajmowały się socjologią i w nazwie miały socjologię, zmieniają się w katedry kulturoznawcze, czyli tutaj nastąpiła zmiana nazwy, ale ta treść ideologiczna zostaje taka sama. I McDonald, proszę Państwa, zwraca uwagę na zaprojektowanie, proszę Państwa, pewnego ruchu intelektualnego, akademickiego, który miał po prostu coś wykonać. I tutaj McDonald zwraca właśnie uwagę na to, że jest to celowe działanie po prostu, wszczepianie niejako takich, a nie innych idei, które ta szkoła proponuje. Za momencie to będzie w podsumowaniu. W rozdziale 6, żydowska kultura i repryza, czyli odnowienie, McDonald, proszę Państwa, zwraca się, no, idzie w tym kierunku, aby odpowiedzieć niejako swoim adwersarzom i daje przykład, proszę Państwa, odwołuje się do teorii memów, nośników informacji kulturowej, którą zaproponował Dawkins i twierdząc, proszę Państwa, to, że jeżeli grupa społeczna, jakaś etniczna jest nośnikiem jakichś informacji kulturowych, to memy, proszę Państwa, tutaj do tego świetnie pasują. Dlatego, że memy jest to w założeniach Dawkinsa informacja niejako wadliwa, która składa się z dwóch takich elementów. Pierwszy element, taka otoczka memu, która ma Państwa czymś zainteresować, no i informacja właściwa, która jest ukryta, która ma po prostu, no, rozpakować się w Państwa niejako umyśle, w Państwa światopoglądzie i dokonać takich, a nie innych spustoszeń czy działań itd. itd. Rozdział 7, proszę Państwa, jest to wpływ środowisk żydowskich na złagodzenie polityki emigracyjnej. Na to zwraca uwagę McDonald, dużo poświęca uwagi, bowiem polityka emigracyjna ulega złagodzeniu dopiero w latach 60. W USA. Tak, w USA. I tutaj, proszę Państwa, akurat ta część jest dla nas może mniej interesująca. W rozdziale, proszę Państwa, 8, konkluzja, dokąd zmierzają Żydzi i Zachód. McDonald, proszę Państwa, stawia taką tezę, że Żydzi odegrali bardzo znaczącą rolę w tworzeniu prądów intelektualnych i filozoficznych, które oddziaływują, tak jak ten mem, proszę Państwa, który ma taką złośliwą informację, ma Państwa do czegoś przekonać, w XX wieku. I teraz, proszę Państwa, jest dosyć rzecz taka interesująca. McDonald, jak to można, proszę Państwa, podsumować. McDonald zwraca uwagę na strategie adaptacyjne, które zostały wypracowane przez grupę, która jest spójna etnicznie. I proszę zwrócić uwagę, wyrugowanie z antropologii pojęcia rasy i inteligencji. Równouprawnienie kultur, i tutaj mamy właśnie to antropologię Blasowską. Pojawia się marksizm i socjalizm, czyli rewolucja bolszewicka, ale która ma tworzyć niejako nową kulturę, subkulturę żydowską. Psychoanaliza jako metoda badania, tłumaczenia antysemityzmu. Następnie
konkretnie marksizm i psychoanaliza, nowe kierunki filozoficzne w postaci pudrowego marksizmu, czyli tutaj, proszę Państwa, jest, takie przedmioty są rozwijane na uniwersytetach, jak dialog kultur, multikulturowość, jak transfer kultur, komunikacja społeczna, równouprawnienie grup mniejszości seksualnych, ruch feministyczny, no i tak naprawdę, no. Albo teoria krytyczna. I etniczna izolacja. Oraz masowa emigracja. Żydzi stanowią, proszę Państwa, taką grupę etniczną, która bardzo się izoluje. Jest zainteresowana bardzo trudna do integracji. Żydzi zawierają małżeństwa wewnątrz własnej grupy etnicznej. I tutaj, proszę Państwa, pozwolę sobie już na zakończenie naszej prezentacji wrócić do samego początku, czyli do wstępu z roku 2002, gdzie McDonald, proszę Państwa, zwraca uwagę na strukturę rodziny. McDonald, proszę Państwa, tutaj Państwo widzą, to jest różnica między europejskimi i żydowskimi formami kulturowymi. I tutaj, proszę Państwa, mamy tak, historię ewolucyjną i tak dalej, i tak dalej. To jest ta tabela. Tutaj, proszę Państwa, jest różnica, czyli początki europejskiej kultury. A tutaj mamy, proszę Państwa, początki kultury właśnie żydowskiej. I tutaj mogą Państwo zobaczyć modele rodziny. Proste gospodarstwo domowe, czyli to jest gospodarstwo, które jest oparte, proszę Państwa, tylko i wyłącznie tym fundamentem takiego prostego gospodarstwa domowego jest najbliższa rodzina. Natomiast więzy krwi rodzinne u Żydów są, tak jak twierdzi McDonald, bardzo rozległe, złożone gospodarstwo domowe. Czyli tutaj jest grupa. Grupa zawsze jest silniejsza. Może, proszę Państwa, posiąść więcej zasobów. Może bardziej skutecznie tymi zasobami zarządzać. No i ewolucyjnie jest skuteczniejsza. Proszę zobaczyć psychologię małżeństwa. Tutaj mamy w społeczeństwie europejskim, w społeczeństwach europejskich partnerstwo, zgoda wzajemna i miłość, a natomiast w społeczeństwie żydowskim utylitaryzm, planowanie rodowe i władza nad grupą krewniaczą. To jest bardzo ciekawa rzecz, na którą zwraca McDonald, ale on formułuje, proszę Państwa, te wnioski w roku 2002 i mogą Państwo się z nimi zapoznać w pierwszym wstępie. Tutaj, proszę Państwa, jest ten model rodziny, to jest dosyć ciekawa rzecz. McDonald, proszę Państwa, także zwraca uwagę na to, że społeczeństwa europejskie są nastawione, proszę Państwa, bardziej na indywidualność, na indywidualizm, na promowanie tego typu właśnie zachowań. Natomiast społeczeństwo, ta grupa etniczna żydowska jest, proszę Państwa, raczej nastawiona na brak. Nie ma tutaj indywidualizmu. Myślą raczej w taki, to jest taki typ myślenia typologiczny, nie populacyjny, tylko właśnie typologiczny. No i na końcu proszę zwrócić uwagę, to jest twórca naszej, to jest autor książki, którą Państwu dzisiaj zaprezentowałem. W roku 2014 profesor McDonald już przeszedł na emeryturę, będzie prowadził tylko i wyłącznie zajęcia etatu, nie będzie już aktywnie uczestniczył w życiu akademickim. I to chyba byłoby wszystko. Ja proszę w takim razie o... Bardzo dziękuję panu i proszę w takim razie o pytania i otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Właśnie chciałem się spytać o strukturę klanową i te małżeństwa z rozsądku, bo to też istniało w Europie średniowiecznej, też małżeństwa dynastyczne, to sięgało nawet mieszczaństwa. Właśnie rodzina nuklearna dopiero to, z tego co wiem, to twór nowoczesności. No to tutaj się muszę zgodzić. Skąd pan w ogóle wziął takie informacje na temat Europejczyków? Tak. On nie ma zielonego pojęcia o Europie. Już Państwo wiem, bo to jest wyobrażenie amerykańskie To przepraszam, na razie tylko i wyłącznie. Pytanie jest takie, czy Państwo chcą, właśnie o tym mówię, że bardzo trudno jest zweryfikować źródła, którymi posługuje się McDonald's.
się. Ewidentnie posługuje mitologią amerykańską. Czemu? No zajmuje się XX wiekiem. W XX wieku rodzina w ten sposób w Europie wygląda. Nie, nie w Ameryce ewentualnie. W Polsce? Ma strukturę planową? Nie, ta struktura europejskiej rodziny to są rodziny amerykańskich farmerów. No. Jedno zdanie. On najwyraźniej wiedzę na temat europejskiej rodziny czerpie z serialu Domek na Prerii. Na pewno jest faktem, że Kevin MacDonald, opisując Europejczyków, opisuje paradygmat protestancki. Protestanty sprowadza indywidualizm. No tak, do modelu rodziny także. Przy czym jednak przypomnę, że indywidualizm protestancki to jest już wiek XVI. Czyli od XVI wieku kraje protestanckie mają przewagę jednak modelu tego indywidualizmu, co zresztą szalenie popchnęło je do przodu, popchnęło na teorię rewolucji kapitalistycznej, co jakby wszyscy wiemy z Maxa Webera i nie tylko, prawda? Więc on rzeczywiście, tutaj można mu zarzucić, że on nie tyle, że nie zna Europy, bo na pewno zna Europę protestancką, co mniej za Europę bierze Europę Wschodnią. To jest na pewno tutaj wadą jego myślenia, gdzie w Europie Wschodniej więcej było modelu nieplanowego oczywiście, ale takiego, że małżeństwo jest raczej umówione. Ale jeżeli mówimy o XVI wieku w krajach protestanckich i o całych Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone zostały stworzone przez białych anglosaskich protestantów, to tu MacDonald pisze o rzeczywistości, bo to jest rzeczywiście prawda, że u protestantów mamy model rodziny nuklearnej, prawda? No to jest tak. Dlaczego to tutaj Państwu wyjaśnić? No farmerze, że praca MacDonalda, ona się bardzo mocno wpisuje w ten nurt właśnie amerykański. Ona jest pisana naprawdę w takiej perspektywie. To jaką ona ma wartość dla nas? To już Państwo sobie muszą zdecydować. Podobnie właśnie Żydzi a Lewica i... A tymczasem też jest ciekawy wątkiem Żydzi a Liberalizm. Liberalizm jest starszy od socjalizmu. I też no, nikt nie zaprzecza, że Żydzi byli zaangażowani w budowę kapitalizmu, gospodarka wolnorynkowa, rodziny bankierskie, fabrykanckie. Tutaj się wydaje Państwa, że dosyć takim ciekawym wątkiem może być to stanowisko psychologii ewolucyjnej. Psychologia ewolucyjna zastanawia się nad tym, nie co robimy, tylko dlaczego coś robimy. Jeżeli boimy się węży, mamy lęk przed wężami, to prawdopodobnie dlatego, że nasi przodkowie mają mieli ten lęk przed wężami. I tutaj, proszę Państwa, MacDonald stoi na takim stanowisku, że człowiek nie jest, proszę Państwa, jakąś tam tabula rasa, ma jakieś moduły postępowania i moduły podejmowania decyzji. I tutaj łatwo jest, proszę Państwa, podjąć dyskusję, bowiem psychologowie ewolucyjni mają dosyć taki poważny argument w postaci językoznawstwa generatywnego Chomskiego, który mówi, proszę Państwa, że człowiek rodzi się niejako z gramatyką uniwersalną, która pozwala mu opanować język. Każdy język. Więc to jest, proszę Państwa, interesujące. Teraz problem jest taki, jeżeli mamy grupę jakąś etniczną, to grupa etniczna sama z siebie niejako podejmuje, proszę Państwa, adaptuje się do presji środowiskowej w taki, a nie w inny sposób. I to być może się utrwala po prostu w jaki sposób to kształtuje i rozwija. Na to właśnie ma pomoc. Proszę bardzo. Znaczy ja chciałem powiedzieć o tym właśnie, że to właśnie seksualizmie tak zwanym. Bo w innej książce wyczytałem, to bardziej Żydzi są takimi erotomanami, a nie antysemici. To jest właśnie coś dziwnego. Ale to nie, bo bo tutaj nie stwierdzamy, jak jest. Ja cytowałem to, co powiedział Freud. To jest stanowisko Freuda. Freud proponuje zmienić się, edukować. To jest myśl Freuda. On tak twierdzi. Czemu mu służy taka strategia podejmowana akurat przez tą grupę żydowską? Taka spoistość z jednej strony, ale też i wpływ na różne nurty, dość można powiedzieć, czasami sprzeczne. To jest neokonserwatyzm, ale też i no, socjalizm. Tak? No, jak to da się pogodzić? Tak? Bo to raczej nie jest tak, że ktoś jest socjalistą i
zostajemy obserwatystami. Chociaż no, tam no, są tak, takie tak, przypadki, no, tak? Tak się stało. Ale no nie wszyscy, tak? Nie, to ten Suduński. Czyli druga sprawa, czy u McDonalda jest też wpływ, jest prawica żydowska. Na pewno jest, tak? Tylko jak ona wygląda? Prawica. Mówimy o prawicy. Pytanie pierwsze rozumiem było takie, jak czemu służy ta strategia, tak? Chodzi panu o adaptację, można powiedzieć, to, o których wspomina McDonald. No, przede wszystkim, proszę państwa, no, odwołując się do opisu z punktu widzenia takiego ewolucyjnego, darwinowskiego, będzie to służyło przetrwaniu. Że ta grupa jakaś może przetrwać po prostu w takich sprzyjających warunkach, załóżmy ideologicznych, politycznych itd. Tak to tylko tak. Ale to jest, że taka interpretacja ewolucjonistyczna. Tutaj można podjąć się uzasadnienia tego podejmowania pewnej decyzji itd. Może z punktu widzenia jakiegoś innego. Ale McDonald jest właśnie tutaj ewolucjonistą. Gdzie tu jest ta ewolucja, bo ja jej nie widzę. Tak mówi pan ciągle, że on jest ewolucjonistą, ale ja tutaj żadnej ewolucji, żadnych argumentów za ewolucją nie widzę. Jaka adaptacja? Pan nie przedstawia żadnych argumentów dotyczących ewolucji, tylko i wyłącznie. No w takim wielorazowym złodziejstwie może się łatwiej ukryć. Dyskusji, czy jak przebiega ewolucja, czy to jest dobór naturalny, czy tutaj jest ewolucja lamarckowska, załóżmy, że istnieje rozwój od form prostych do form złożonych, tak jak tak. Nie. To jest psychologia ewolucyjna, która mówi, ma dosyć proste założenia. I jednym z takich założeń jest to, że po prostu istnieją formy adaptacyjne, że się adaptujemy po prostu do presji środowiska zewnętrznego. I z punktu widzenia właśnie tak. Ale tak z tego co jest źródłem tej presji? Środowisko, w którym przebywa człowiek. No załóżmy, że mamy taką sytuację, że Żydzi się adaptują w kierunku, powiedzmy, bardziej intelektualnie, bardziej wyrafinowanym, no tak, to jest... a Polacy w Ameryce w kierunku Polish Jokes. Tępych mięśniaków. Gdzie jest to źródło, które nas pcha w dół, a nie w górę? Na czym ono polega? Tutaj ma proszę Państwa, ma dosyć takie jasne stanowisko, że grupa etniczno-żydowska stara się opanować te przestrzenie i dziedziny, że tak powiem, życia, które pozwalają zdominować konkretny system, w którym ta grupa funkcjonuje. I to stąd właśnie McDonald tłumaczy zaangażowanie Żydów w kierunku wykształcenia, w kierunku lobbowania właśnie takiego ideologicznego, w kierunku polepszenia sytuacji materialnej itd. itd. Nawet zwraca uwagę na wymiar inteligencji. Z Etiopii i tych Żydów, że tak powiem, z Europy. Przytacza jakieś badania procentowe. Dosyć interesujące. A to z Azjatami, przepraszam? No, Azjaci nie są przedmiotem naszych. On się nie zajmuje Azjatami. Ale to jest też istotny element, bardzo ekspansywna grupa. Która powinna być w zasadzie Żydami do kwadratu. No po amerykańskiej mozaice jak najbardziej. Ale on się zajmuje tylko jednym wycinkiem. Ale tak? Ma sens. Wycinkiem. Bada tylko jeden wycinek, to jest tylko jedna książka. Oderwany kompletnie od wszystkiego. Konradzie, no i chcę się wypowiedzieć. Jednak jest sporo pytań, może bardziej niż ogólnych, jakby to powiedzieć, refleksji. Pan miał tutaj pytanie jedno, proszę jeszcze. Potem ogólne refleksje będziemy sobie jeszcze snuli już w tej może mniej oficjalnej części. Chciałbym wykorzystać pana doktora, który jest z nami do maksimum, że aż tak cisnąć pana jest. Proszę bardzo, pan zgłaszał się, tak? To ja też tutaj pan powiedział, że Żydzi mają wpisane w swoją strategię ekspansję, zajmowanie coraz ważniejszych obszarów. Rozumiem, że białym właśnie człowiekowi. No i jeśli patrzeć na czarnych, też można to wspomnieć. Wystarczy zwykle no, takie spokojne życie rodzinne, ustatkowane. I to jest strategia adaptacyjna nie Żydów w większości. To jest stanowisko, o którym pan mówi, to jest stanowisko McDonalda. To jest jedna sprawa. To
Druga sprawa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta strategia, dokładnie tak to trzeba było rozumieć, tak jak mam mówić, że to jest strategia, tak powiem, może grupy etnicznej żydowskiej. No, czy autor zajmuje się też na przykład procesami asymilacji Żydów w innych kulturach amerykańskich? To jest jako jedna ze strategii właśnie przetrwania, asymilowanie się do kultur. Powiem z tego, co zauważyłem, bardziej te izolacyjne takie ruchy, bardziej eksponowane. To jest jeszcze rzecz taka dosyć interesująca dla Macrona. Żydzi nie, po prostu przyjmują taką strategię nie asymilowania się. Oni po prostu rozwijają własną kulturę, blokują własny typ myślenia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, Macron wskazał jeszcze taką tezę, że osoby, które na przykład etnicznie nie przynależą do grupy żydowskiej, czy tak powiem, to przyjmują typ myślenia właśnie tej grupy etnicznej. To jest przerzucanie i stąd ten napływ, że tak powiem, tego typu myślenia, czy grupy etnicznej, na przykład na takie kierunki jak socjologia. Do edukacji, do akademii. Według McDonalda, co to jest Żyd? Co to jest Żyd? No to jest niewłaściwie postawia pytanie, bo on się na tym nie zostawia. Chwilę zastanawiam się. Może, tak? Co to według niego jest Żyd? Po czym go poznajemy? Przepraszam, bo to jest, ale po deklaracji przecież. To jest niewłaściwie postawione pytanie. Może się nie udać, może się nie stać. Jeśli Państwo zwrócą uwagę, to co jest charakterystyczne dla antropologii, że tak powiem, albo w ogóle badań nad kulturą amerykańską, to jest dyskusja w kategoriach etniczności, a nie w kategoriach narodów. Tak? Jeżeli mamy konflikt na Bałkanach, to Amerykanie będą mówić, że to jest konflikt etniczny, a nie konflikt narodowy. To jest zupełnie inny dyskurs, że tak powiem, akademicki. Tutaj tak postawione pytanie, tak jak to sformułował, no, takiego pytania nie formułuje Macrona. Znaczy on uważa, że to jest grupa etniczna, a nie naród, tak? No dobrze, ale musi ta grupa etniczna... Czy nie są narody wybrane w ten sposób? Chodzi o to. Jeżeli tutaj my patrzymy teraz w ten sposób, czym się wyróżnia, no to proszę zwrócić uwagę, że to jest, takie pytanie troszeczkę... Znają widzisz, chyba nie wszyscy. Nie, bo tutaj jest to pytanie z perspektywy, proszę Państwa, no, takiej może polskiej antropologii. Wiem, że będą Państwo oczekiwać, że grupa etniczna będzie wyróżniała się na przykład czy sposobem ubiorów, czyli jak się mogą wyrazić. Mogą mieć troszeczkę inny język, mają inny system wartości, mogą podejmować inne decyzje, w inny sposób podejmować decyzje, mogą mieć inną strukturę rodzinną, mogą mieć inne przyzwyczajenia żywieniowe itd. No tego nie tak. On po prostu idzie w kierunku deklaracji. Ktoś deklaruje, że ktoś się identyfikuje z taką grupą etniczną. I na ile te badania są że tak powiem, no, wiarygodne, to jest kwestia do dyskusji. Tak, proszę. Chciałem zapytać proste pytanie. Jak on się ustosunkowywał do tej całej ich sfery odnośnie jakiegoś charakteru jako takiego, które się na pewno nawarstwiało lichwiarstwa i tak dalej, że był jakieś miał złe, dobre zdanie obojętne. No to trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Generalnie rzecz biorąc, pan McDonald stara się pokazać to, że ta tożsamość grupy jednak że on stara się, proszę Państwa, no, w jakiś sposób uzasadnić to, że tożsamość grupy, w ogóle grupa, niejako wypracowuje pewne takie strategie. To zainteresowanie, że tak powiem, finansami służy, że tak powiem, no, polepszeniu statusu materialnego tej grupy. Więc on tutaj nie dokonuje wartościowania. Bo gdyby takie wartościowanie dokonywał, to by było podejście takie nienaukowe. Stara się zachować obiektywizm, pokazując po prostu, pracując na źródłach. Nie, być może się wypowiedział nie na łamach książki, tylko gdzieś tam publicznie. No co, to musiałby pan sprawdzić na stronie internetowej pana McDonalda. Ja nie podałem linków, ale jest na stronie internetowej jest cała krytyka, że tak powiem, jego poglądów i z tym można się zapoznać.
Czy są inni badacze, którzy kontynuują jego dzieło, ale zajmują się jakby innymi grupami? Tak? No właśnie na przykład Polakami, Chińczykami, czy Koreańczykami w grupami konfucjanizmu, tak? No. Raczej, proszę Państwa, tutaj sprawa jest dosyć trudna, dlatego że jeżeli chodzi o to takie ujęcie akademickie w Polsce, to jednak promuje się, proszę Państwa, to, że wszystkie kultury są równe, że istnieje dialog. Wszyscy jesteśmy braćmi, Ale jest niektóre równiejsze, tak? Takie badania, proszę Państwa, dotyczące wojny kultur, dotyczące, proszę Państwa, na przykład rywalizowania kultur w jakiś sposób, no to one były robione, powstały teorie na ten temat. Tutaj, proszę Państwa, bym mógł polecić tartuską szkołę semiotycznej, takie semiotyczne ujęcie, na przykład Otmana, który mówi, proszę Państwa, o tym, że są kultury, które są nastawione na treść i na wyrażenie, czyli takie, które produkują jakąś treść i które tę treść wchłaniają. Czyli on mówi nie wprost o tym, że istnieje taka forma kultur i kultury słabsze są dominowane przez kultury silne. A jednakże, proszę Państwa, no, na czym polega ta siła kultury? Dlaczego ona jest silna? No to jest chyba oczywiste. Kultura musi być atrakcyjna dla kogoś. Ktoś musi się nią w jakiś sposób zainteresować, ona mnie pociąga. Chcę być członkiem tej kultury, bo uważam wtedy, że będąc członkiem takiej kultury, przynależąc do takiego elitarnego klubu, jestem kimś lepszym, zostawiam coś po sobie. Tak? Stąd właśnie ten montaż kultury. Tak? Dlatego wielkie ideologie XX wieku starają się przyciągnąć nie tylko intelektualistów, ale stworzyć model kultury, styl życia. O to właśnie. Ale to chodziło o kulturę materialną tylko, tak? Czy coś zostawić po sobie, nie, czy tutaj, też spuściznę jakąś duchową, ideologiczną? Tutaj, tak? Tutaj bym nie dzielił materialną czy niematerialną, tylko w ogóle. W ogóle kulturę. Jeżeli Państwo zobaczą, że nawet jeżeli tutaj mówimy o reklamie czy o czymś, tak? Więc jeżeli ktoś, proszę Państwa, ma kupić wodę, bo tutaj jest większość panów, to powiem wodę po kolejnym załóżmy stary. 8 czy jakoś inną, no to jemu się nie sprzedaje tej wody, bo ona świetnie pachnie, tylko się sprzedaje styl życia. To właśnie jest ten montaż, zmontowanie kultury tego wizerunku na pokaz, że on jest wtedy właśnie lepszy, wyższy i tak dalej. To jest to samo, co proszę Państwa robili Niemcy w okolicach roku 1917-21. Oni zaczęli posługiwać się, proszę Państwa, takim sformułowaniem kultur przez K, nie edukacja, tylko kultur, tak? Że my jesteśmy wyjątkowi, my tworzymy jakieś państwo. Tak? Kultur tego. I to właśnie... Dobrze, pan zrobił tu pierwszy. Czyli Żydzi chcą zmienić naszą kulturę i innych kultur nie żydowskich? Nie, czy mogę wam powtórzyć, bo ja nie wiem. Chcą zmienić. Czy Żydzi chcą zmienić kulturę Polaków i innych grup etnicznych, czy narodowych, nie żydowskich? Tutaj McDonald, proszę Państwa, mówi w ten sposób, że Żydzi podejmują, ta grupa etniczna podejmuje krytykę nie żydowskich grup etnicznych właśnie w ten sposób, że następuje atak na instytucje, które utrwalają, a kultury utrwalają, że tak powiem, na przykład system edukacyjny, system polityczny, styl życia. Chcą zmienić nasz styl życia i... Oni nie chcą zmienić, tylko chcą, proszę Państwa, wpłynąć w ten sposób, żeby zmieniając naszą kulturę, załóżmy, zmieniają w ten sposób, aby ona była korzystna dla nich. Dobra, ale jaki model docelowy proponują, powiedzmy? Rozbudowana pedofilia. Czy wystarczy im na przykład zniszczenie antysemityzmu i już będzie fajnie z ich punktu widzenia? Będzie im łatwiej przetrwać? Czy chodzi po prostu... Czy koniecznie wszyscy musimy się obrzezać? Czy chodzi o jakąś judaizację, powiedzmy jakąś... Nie, tutaj państwo myślą w takich kategoriach, że tam będzie konkretnych, tak? Ale tutaj sprawa jest, że są nie inna. Chodzi o to, aby, proszę Państwa, tworzyć elitę. Jeżeli tworzymy elitę, to możemy przejąć, że tak powiem, jakąś władzę w tym kraju i wtedy dla naszej grupy etnicznej będzie, że tak powiem, lepsze położenie materialne. O to tutaj chodzi. To nie jest, proszę Państwa, to, że mamy zmienić załóżmy religię, tak jak pan sugeruje, ktoś tam chce się obrzezać i tak dalej. Nie. To jest, że tak powiem, bardzo naiwne. Chodzi, proszę Państwa, o elitę, o stworzenie elity. Ruch, aby istniał taki
Dobry mój problem dla ten pan zgłaszał się, a potem pan zrobił. Tak samo i tak dalej. Za karę powinny władze i ostatni trzeci jest tylko ciekawo. Parę głosów jeszcze raz. Proszę powtórzyć. Czyli oni po prostu chcą przejąć instytucje, władze i instytucje uczelniane, tak? Proszę Państwa, tutaj znowu pan znowu mówi konkretnie. Tutaj proszę sobie wyobrazić taką sytuację, tak? Kiedy powstaje elita? Wittenbergów nie badam. Jeżeli bym postawił pytanie w ten sposób, to od razu Państwo będą ode mnie oczekiwać, że tak powiem, konkretnie odpowiedzi, że ktoś przyjmuje taki budynek albo coś innego. Tutaj sprawa jest zupełnie inna. Jeżeli jest jakieś terytorium, to terytorium dostarcza nam, proszę Państwa, jakichś tam zasobów naturalnych i tak dalej, to terytorium, że tak powiem, w jakiś sposób musi być zarządzane, zasoby naturalne muszą być zarządzane. I problem polega na tym, że ktoś uprawia ziemię, ktoś, proszę Państwa, zarządza tymi dobrami różnymi, i ktoś dystrybuuje te dobra w jakiś sposób. Przy pośrednictwie. To Państwo mogą mówić, że to jest rząd czy coś innego. Ja tutaj mówię na razie o kulturze zbieraczy, załóżmy, jak powstaje, że tak powiem, taka hierarchia społeczna. I tutaj, proszę Państwa, jest strategia grupy etnicznej taka, żeby, proszę Państwa, zostać elitą. A elitą zostają, proszę Państwa, wtedy, kiedy no, mogą zarządzać, mogą dystrybuować po prostu te dobra, które są wytwarzane. To chyba o to wiemy. Czyli pasażerzy. Proszę to bardzo. Oni trochę jak przychodzą na cudze ziemię i do mnie narzucają rdzenie jej społeczności swoje jakieś udziwnienia pod pretekstem wzbogacania kultury. I jak już tą kulturę wzbogacą, to pozwalają równo z tego korzystać, czy tylko po prostu rzucają ochłapy? Nie wiem. Na jedno terytorium, na drugie się przerzuca. Pytanie dotyczące stricte rzeczywistości społecznej. Czy jeszcze jakieś pytania, głosy w dyskusji by tutaj były? Proszę bardzo. Podobnie właśnie to będziemy zmierzali do konkluzji. Wspomniano, że żydowska strategia jest tworzenie elity. To jak to się ma też do państwa Izrael wtedy? Czy to jest tylko, żeby ochronić część Żydów przed antysemityzmem, a reszta tworzy elitę, czy też... Czy ten żydowski nacjonalizm, chociaż z drugiej strony żydowski nacjonalizm obejmuje wszystkich Żydów też. To jak się ma ta teoria do sionizmu? Chyba się sionizmem nie zajmował właśnie. Niech pan sformułuje pytanie jakoś inaczej. Jak teoria profesora McDonalda ma się do sionizmu? Wiem co, tutaj trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, z tego względu, że mówi o tak zwanej masowej emigracji. Z tego względu, jak pan zwrócił uwagę, globalizacja jest bardzo dobrą strategią, bowiem globalizacja jest związana z wiatoriaryzacją, czyli środowiska, że tak powiem, ta grupa etniczna jest rozrzucona po całym świecie. Jeżeli jest rozrzucona, jest w wielu miejscach, że tak powiem, jest niezniszczalna. I wtedy, kiedy, że tak powiem, no, dzieje się komuś krzywda, załóżmy w Polsce jest jakaś tam dyskusja na temat naszej matki, ojcowi, kochani, na przykład taki film się pojawił, to wtedy ma pan, że tak powiem, taką dyskusję z całego świata. Presja wtedy na jeden kraj i tak dalej, i tak dalej. McDonald na to zwracał uwagę, na masową emigrację. Istnieje u państwa, że tak powiem, państwo przecież to jest oczywiste, które dba o jakieś tam interesy, jest jakimś tam problemem w swoim obszarze geograficznym. Więc McDonald's zwraca uwagę przede wszystkim koncentruje się na masowej emigracji, taką takiej pozytywnej, dobrej strategii, dlatego że brak terytorium, czyli ta deterioryzacja powoduje niezniszczalność takich. Pan i powoli będziemy zbliżali. Czyli oni po prostu chcą zamieszkać prawie każdą kulę ziemską, każdy teren ziemski, tak? Znaczy mogą, ekspansję. No co, powiedziałbym tak, że na pewno nie chciałby pan emigrować załóżmy do Kambodży, tylko do Stanów Zjednoczonych. A Japonii? Tam Japończycy nie wpuszczają. Tak? Mają bardzo restrykcyjne prawo, więc to, że ktoś chce, to jedno, a drugie czy może. Tak? W Stanach Zjednoczonych zmieniły prawo imigracyjne w latach 60.
tam jest, że tak powiem, centrum finansowe, technologiczne, więc to jest dobrze. A jeszcze chciałem się spytać o jakieś tam wątki polskie w tej pracy, mam należności posiłkowo jakimiś badaniami polskich antropologów, chociażby szkołą profesora Jana Czekanowskiego, czy pracami Feliksa Konecznego. Nie. W ogóle tego nie brał pod uwagę, nie. Tak? Jest wątek polski, mówi na tylko o udziale, że tak powiem, Żydów w aparacie komunistycznym. Aha, czyli tylko to. A, tylko to. I powołuje się na źródła amerykańskie. Tak jak mówię, że wszystko no, trzeba by było, na, jeżeli chodzi o wątki polskie, trzeba by było wszystko na nowo zweryfikować po prostu. Cywilizacja żydowska, no piękna książka. W większym aspekcie jest w fenomenie żydowskim jest wątków polskich więcej. Właściwie, jeżeli mówimy o Europie Środkowej, to on zwraca uwagę na rolę Żydów w komunizmie, biorąc pod uwagę dwa kraje przede wszystkim. Mówię pan, poprawi pan doktor, ale wydaje mi się, że najwięcej pisze o dwóch krajach. Poza Związkiem Sowieckim oczywiście. Polska i Węgry. Polska i Węgry są te dwa modelowe kraje, w których jakby rola Żydów była bardzo podobna, strukturalnie w okresie stalinizmu. I one są opisane i mają swoją literaturę anglojęzyczną. Więc McDonaldowi, jak człowiekowi anglojęzycznemu, łatwiej było po prostu sprawdzić te kraje, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. To McDonald nie prowadził badań w Polsce, nie wiem, nie zna po prostu. Matecznika Żydów amerykańskich nie zna, czyli prawdę powiedziawszy. Czy jeszcze jakieś pytania ewentualnie, bo powoli musimy zmierzać do końca. Ja bym chciał podzielić tylko taką refleksją odnośnie tutaj jednego pytania, które padło, mianowicie jak potraktować to, że Żydzi byli powiedzmy jedni socjalistami, drudzy konserwatystami. Ja pomijam oczywiście, że w ciągu życia można być konserwatystą i socjalistą, albo odwrotnie. Irving Pristor, sztandarowa postać ruchu neokonserwatywnego, co możecie Państwo sprawdzić. Irving Pristor zaczyna jako trockista, prawda? I cały szereg tych mniej znanych, bo to jest postać sztandarowa, cały szereg mniej znanych działaczy tego ruchu, powiedzmy, też tak zaczynał, więc to nie jest nic niezwykłego, to tak a propos pytania, które tutaj padło. Ale ja bym chciał, żeby może to wybrzmiało, że przecież jest bardzo jasne, co jest wspólnym mianownikiem między tymi tak różnymi ideologiami. Mianowicie, że na danym etapie one służą, według pana Donalda, interesowi żydowskiemu. Był etap, w którym powiedzmy jakiś marksizm, czy komunizm, czy socjalizm służył interesowi żydowskiemu i ten etap się w pewnym momencie historycznie skończył. Z przyczyn takich czy innych, tu dyskusja historyczna, wiadomo, Stalin zmienił politykę wobec Izraela i tak dalej, tak? No to w takim razie ci sami ludzie, którzy byli gorliwymi marksistami, po 10 latach stali się gorliwymi liberałami albo neokonserwatystami. Tu mówimy o neokonserwatystach, o takim ruchu zdominowanym, prawda? Kolega zadał pytanie, gdzie jest wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik jest dość oczywisty. 30 lat temu marksizm służył interesom społeczności, 30 lat później neokonserwatyzm służy interesom społeczności. Tu jest, ideologia jest narzędziem ewolucyjnym. Ideologię należy traktować wyłącznie jako narzędzie ewolucyjne, a podmiotem tu jest grupa, zbiorowość, a nie tezy ideologii, które się można wierzyć lub nie wierzyć, to jest jakby inna sprawa, ale one są wyłącznie tutaj narzędziem. To chyba jest idea McDonalda w gruncie rzeczy. Drodzy Państwo, ja chciałem ze swojej strony powiedzieć trzy rzeczy tylko. Po pierwsze, bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział, zachęcić do przeczytania tej książki. Bardzo gorąco podziękować Panu doktorowi za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie tutaj spotkanie. Natomiast mimo wiem, że jest to książka trudna, zakłada znajomość przeczytelnika humanistyki dwudziestowiecznej. Ja Państwa bardzo gorąco zachęcam i to jest tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.